Oto przed Wami najważniejszy moim zdaniem układ narządów omawianych w szkole. Zapytasz pewnie, ale dlaczego? Przecież wszystkie są ważne. No a ja to widzę tak. Jeśli nie wiesz, jak działa na przykład Twój układ nerwowy, nie znasz budowy neuronu, nie pamiętasz, który płat mózgu odpowiada za jakie czynności, to w sumie nic się nie dzieje. Neurony działają, mózg pracuje, niezależnie od tego, ile pamiętasz o tym układzie. Ale jeśli nie wiesz, jak działa Twój układ rozrodczy, no to czekają Cię w życiu niespodzianki. Jeśli masz czasem wrażenie, że w szkole uczysz się rzeczy, które mogą się nigdy nie przydać w życiu, to pewnie masz rację. Jednak znajomość budowy i funkcji narządów układu rozrodczego na pewno się przyda. W 2015 roku Instytut Badań Edukacyjnych zapytał 18-latków o budowę i funkcję narządów rozrodczych. 14% kobiet i 9% mężczyzn odpowiedziało na wszystkie pytania. Pogłębianie wiedzy o układzie rozrodczym to coś więcej niż kucie do durnego testu. Nie ma w programie szkolnym żadnego bardziej życiowego tematu. Najpierw garść ogólnych informacji i z góry przepraszam, jeśli obrażę Waszą inteligencję oczywistościami. Kobiety i mężczyźni się różnią. Różnią się cechami, a cechy te uszeregowane są w następujący sposób. Cechy pierwszorzędowe to obecność narządów produkujących komórki rozrodcze, czyli gonad. Gonady męskie to jądra, gonady żeńskie to jajniki. Komórki przez nie produkowane zwane są gametami, a więc gonada męska jądro produkuje gametę męską plemnik. Gonada żeńska jajnik produkuje gametę żeńską, czyli komórkę jajową. Drugorzędowe cechy płciowe to pozostałe narządy układu rozrodczego, o których powiemy sobie za chwileczkę, a trzeciorzędowe cechy płciowe to te niepowiązane w żaden sposób z rozrodem i są to męskie wąskie biodra, zarost na twarzy, szerokie ramiona czy jabłko Adama albo barwa głosu, a żeńskie z kolei to biust, szerokie biodra, żeńska barwa głosu. Spójrzmy teraz na budowę i funkcję układów u obu płci. Zacznijmy od męskiego. Mamy trzy najważniejsze funkcje tego układu. Wytwarzanie gamet męskich, czyli plemników. Odpowiedzialne za to są oczywiście jądra. Wprowadzenie plemników do dróg żeńskiego układu rozrodczego. Tu odpowiedzialne będzie prącie, no i pozostałe narządy układu. Trzecią funkcją będzie produkcja hormonów płciowych i tutaj znów wkraczają jądra. O gonadach, jądrach właśnie, czyli tych pierwszorzędowych cechach płciowych już wspominaliśmy, ale na nich znajdziemy tak zwane najądrza. To są miejsca, gdzie plemniki są tymczasowo przechowywane, a także to tam będą produkowane substancje pobudzające plemniki do dojrzewania. Dalej mamy nasieniowody, a więc takie przewody, które transportują plemniki w kierunku cewki moczowej. Na tej drodze spotkamy jeszcze pęcherzyki nasienne i gruczoł krokowy zwany prostatą. Z tych gruczołów wydzielane będą substancje, które razem z plemnikami utworzą nasienie, czyli spermę. Nasieniowody uchodzą do cewki moczowej, a ta leży wewnątrz prącia, czyli narządu, który umożliwi wprowadzenie nasienia do dróg rodnych żeńskich. Prącie zbudowane jest z tzw. ciał jamistych, które mają taką właściwość, że potrafią napełnić się krwią, która wolno z nich odpływa. Proces ten nazywany jest erekcją, wiąże się oczywiście z usztywnieniem prącia i umożliwieniem wprowadzenia plemników do dróg rodnych żeńskich. W kontekście budowy męskiego układu bardzo ciekawym zagadnieniem jest umiejscowienie jąder w worku mosznowym na zewnątrz ciała. Na pierwszy rzut oka cioteczka ewolucja słabo się tu popisała. Tak ważny narząd powinien znaleźć się wewnątrz ciała, obudowany gęsto kośćmi. No popatrz, czaszka chroniąca mózg czy klatka piersiowa dbająca o bezpieczeństwo narządów wewnętrznych. Dlaczego więc gonady odpowiedzialne za przedłużanie gatunku są takie odsłonięte?
Otóż plemnik do prawidłowego rozwoju wymaga kilka stopni niższej temperatury niż ta panująca wewnątrz ciała. No i z tego powodu jądra są tam, gdzie są. No dobrze, żeński układ rozrodczy. Tu mamy do czynienia z podobnymi zadaniami, choć troszkę różnic w roli tego układu oczywiście znajdziemy. No, produkcja gamet, w tym wypadku komórek jajowych, i odpowiedzialne za to są jajniki, a więc pierwszorzędowa cecha płciowa żeńska. Znów mamy też produkcję hormonów i tu także wkraczają jajniki, ale trzecią funkcją będzie zapewnienie dobrych warunków do rozwoju potomka. No i tu świetnie sprawdza się macica. Przyjrzyjmy się anatomii. Z jajników dojrzałe komórki jajowe zostaną odebrane przez jajowody i to właśnie w jajowodzie dochodzi do zapłodnienia, jeśli znajdą się tam plemniki. Obydwa jajowody uchodzą do macicy, to tu dojrzewać będzie zarodek. Narządem połączonym z macicą i uchodzącym na zewnątrz ciała jest pochwa, to ona umożliwi wprowadzenie plemników do żeńskiego układu rozrodczego. Jak widzicie, obydwa układy, ten męski i żeński, mimo że mocno różnią się od siebie, to tak naprawdę się uzupełniają. Ich budowa umożliwia połączenie gamet, a takie połączenie nazwiemy zapłodnieniem. Plemnik jako komórka obdarzona zdolnością aktywnego ruchu, znajdując się w żeńskim układzie rozrodczym, płynie w górę, czyli mijając pochwę i macicę, trafia do jednego z jajowodów, gdzie jeśli napotka komórkę jajową, to jest szansa na zapłodnienie. Komórka jajowa z kolei posiada materiał zapasowy, którym zarodek będzie się odżywiał w pierwszych dniach swojego istnienia. Oto ostatnia część dzisiejszej odwróconej lekcji, czyli cykl miesiączkowy. W układzie żeńskim dochodzi do zmian powtarzających się co około 28 dni, choć to jest tylko przybliżenie. Ten zakres może się bardzo różnić w zależności od organizmu. Ponieważ te zmiany następują cyklicznie, a jeden cykl trwa około miesiąca, no stąd już wiesz, skąd nazwa cykl miesiączkowy. Prześledźmy sobie poszczególne fazy jednego cyklu. Żeby dokładnie zrozumieć przebieg, zacznijmy omawianie w połowie. Otóż mniej więcej 2 tygodnie po pierwszym dniu cyklu dojrzała komórka jajowa opuszcza jajnik. To jest tak zwany proces owulacji albo jajeczkowania. Ta komórka jajowa zostaje wychwycona przez wyrostki jajowodu i dalej będzie spokojnie sobie płynąć w dół jajowodu w kierunku macicy. W tym samym czasie macica przygotowuje się na przyjęcie zapłodnionej komórki jajowej poprzez pogrubianie ścian i zwiększenie ukrwienia. No i w tym momencie powinno paść pytanie, ale jakiej zapłodnionej komórki jajowej? Skąd ta biedna macica ma wiedzieć, czy komórka jajowa jest zapłodniona, czy nie jest? No właśnie sęk w tym, że nie wie. I za każdym razem, w każdym cyklu, macica przygotowuje się na przyjęcie potencjalnie zapłodnionej komórki jajowej. I tak jest za każdym razem. Gdy niezapłodniona komórka jajowa dotrze do tej macicy, a ma to miejsce w zdecydowanej większości cykli, macica zaczyna się kurczyć i złuszcza się ta nadmiarowa błona i razem z krwią i tą niezapłodnioną komórką jajową wydostaje się na zewnątrz przez pochwę. I tak to mniej więcej wygląda. Zaczęliśmy od środka, ale teraz omówmy to sobie od początku, żeby już wszystko było jasne. Pierwszym dniem cyklu jest pierwszy dzień krwawienia miesiączkowego. Trwa to między 3 a 7 dni i w tym czasie zostanie usunięte około 65 ml wydzieliny, to taka 1/3 szklanki. Dalej mamy dojrzewanie komórki jajowej, a pęcherzyk jajnikowy, w którym to dojrzewanie się odbywa, wydziela hormony nazywane estrogenami, które mają za zadanie zregenerować błonę śluzową macicy. No ona dopiero co krwawiła, trzeba ją odbudować. I to tak zwana faza niepłodności względnej, a względnej dlatego, że długość tej fazy jest zmienna. Kolejna faza to owulacja, czyli już jesteśmy w połowie cyklu i właśnie jest to jajeczkowanie, a więc uwolnienie
komórki jajowej z pęcherzyka jajnikowego, zwanego pęcherzykiem grafa. Dalej komórka jajowa trafia do jajowodu. Wróćmy jeszcze do tego pustego już pęcherzyka jajnikowego, który zmienia się w tak zwane ciałko żółte, a ono z kolei zaczyna produkować progesteron. Ten wywołuje pogrubianie ściany, no i zwiększa krwienie ściany macicy. I teraz jeśli w ciągu 24 godzin nie dojdzie do zapłodnienia, komórka jajowa obumiera i zaczynamy fazę niepłodności trwającą do ostatniego dnia przed krwawieniem. Czasu na zapłodnienie jest więc niewiele, bo tylko około 24 godziny, ponieważ jednak plemniki są w stanie przeżyć w drogach rodnych żeńskich nawet tydzień. Mogą one już sobie tam czekać na komórkę jajową, a jeśli dołożymy do tego jeszcze niepewność związaną z nieregularnością pojawiania się owulacji, fazę płodną możemy liczyć mniej więcej 4 dni przed owulacją i 5 dni po owulacji. Dziękuję za uwagę. Bardzo licznie prosicie mnie w komentarzach o pozdrowienia, zatem oto one. Tymczasem życzę Wam owocnej nauki i do następnego razu.